Kilka dni temu media obiegła informacja o operacji mamy Dody. Teraz wokalistka postanowiła opublikować małą aktualizację na temat stanu zdrowia swojej rodzicielki. Wielu fanów Gwiazdy odetchnie z ulgą. Doda jest jedną z artystek, które wyjątkowo dbają o kontakt ze swoimi fanami. Gwiazda od wielu lat jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informuje obserwujących o swoim życiu, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym. Mimo że publikowane przez nią treści mają raczej pozytywny charakter, zdarza się, że czasami wokalistka musi poinformować o przykrych wydarzeniach. Tak było kilka dni temu, gdy na jej relacji w serwisie Instagram pojawiło się niepokojące zdjęcie. Wspomniana fotografia przedstawiała wokalistkę trzymającą za rękę swoją mamę. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt. Że pani Wanda miała wbity w rękę wenflon. Widok ten wyjątkowo przeraził fanów artystki. Z dołączonego do zdjęcia opisu można było wyczytać, że kobieta przeszła operację. Serdecznie dziękuję dr Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą, napisała piosenkarka na Instagramie. Zobacz. Zdecydowała się również nie podawać przyczyny hospitalizacji i zabiegu swojej mamy. Z zamieszonych na relacji oznaczeń można było jednak wyczytać, że 73, latka przeszła operację w warszawskim szpitalu południowym, a opieką objął ją neurochirurg dr Rafał Górski. Teraz gwiazda zdecydowała się na małą aktualizację dotyczącą. Na jej Instagramowej relacji pojawiło się zdjęcie, na którym widać obie kobiety. Pani Wanda znajduje się jednak na wózku inwalidzkim. Do fotografii został również dołączony opis, który zdradza, że operacja przeszła pomyślnie, a rodzicielka słynnej wokalistki powoli dochodzi do siebie. Dziękuję w imieniu mamy za wsparcie. Mama wraca do domu, można przeczytać na profilu gwiazdy, zobacz, przypomnijmy, że doda wielokrotnie podkreślała, że ma wyjątkową relację ze swoimi rodzicami. Ci często towarzyszą jej w ważnych chwilach i pojawiają się na koncertach oraz innych imprezach branżowych. Córka stara się im pomagać i opiekować, co chociażby widać po obecnej sytuacji. Pani Wandzie życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności.